Żeby dostać jakąś rolę, no to nie możesz się poddawać. Musisz dużo próbować, dużo razy chodzić na tak zwane zdjęcia próbne. Zdjęcia próbne, czyli przychodzisz, stajesz przed kamerą i mówisz jakiś tekst i oceniają, czy nadajesz się do tego filmu, do jakiejś tam bajki, czy do jakiegoś serialu, czy może musisz poczekać na swoją kolejną szansę. Więc było trudno, ale ja lubię wyzwania. Social media to jest duże zagrożenie. I trzeba mieć mądre osoby wokół siebie, żeby też wskazywały ci drogę, co jest dobre, co oglądać, co nie. Ja jestem taką mamą, że moim synkom mówię, to jest okej, to nie jest okej, prawda? W starszakach poznałam mojego męża, ale nie wiedziałam, że będzie moim mężem. Dopiero wiecie, po ilu latach się dowiedziałam? Po 30, więc naprawdę. Cześć, jestem Janek. Cześć, jestem Antek. Jesteśmy gospodarzami programu Mali Dorośli, a dzisiaj naszym gościem jest pani Katarzyna Zielińska. Dzień dobry, ale pięknie jestem zapowiedziana. Jeszcze tak nie byłam, powiem wam szczerze. Nie? To dziękujemy najładniej. Bardzo. Przede wszystkim bardzo ładnie dzisiaj pani wygląda. Naprawdę dziękuję w wam. W naszych ulubionych kolorach wszyscy tak? jesteśmy. No tak. A wy jesteście w moich ulubionych kolorach, a już o tym rozmawialiśmy, tak, nie? Tak, dokładnie. No. Czy jakoś specjalnie pani dba o siebie? Uprawia pani jakieś sporty? No muszę uprawiać sporty, bo sporty to jest takie, to jest taka dobre lekarstwo dla głowy, żeby być uśmiechniętym, żeby mieć dużo siły i dużo energii w życiu. Więc ja uwielbiam jeździć na rowerze. Mam taki żółty rower, nazywam go moją mango maszyną i jeżdżę na nartach, bo ja jestem góralka. Wiecie kto, skąd pochodzę? Skąd? Ze Starego Sącza, to są takie niskie góry zaraz koło Tatr. A. No, więc zapraszam was w te góry. Więc tam jeżdżę na nartach z całą moją rodziną i z moim mężem, i z synkami, więc bardzo lubię śnieg. Kim chciała pani zostać, jak była pani małą dziewczynką? Od początku wiedziała pani, że chce zostać pani aktorką? No nie. Wiecie chłopaki, ja chciałam być kwiaciarką, sprzedawać kwiaty. Mieć swoją kwiaciarnię. Byliście kiedyś w Krakowie? Byliśmy. A byliście na rynku, tam gdzie są gołębie, gdzie stoją panie kwiaciarki, sprzedają kwiaty. No to ja tam chciałam sprzedawać kwiaty. Ja kocham kwiaty. I rośliny. Rośliny. No, uwielbiam rośliny. A wy lubicie? Ja tak. Ja też. Też? Na przykład? Tak. No, nas babcie bardzo uczą, bo nasze babcie bardzo lubią tak? rośliny. Tak. Tak. No właśnie, więc to jest fajne. Wszystkie kwiatki i tak dalej, to... Lubicie. Tak. No to się cieszę bardzo. No to mamy wspólne pasje. A jak wyglądała pani edukacja? Czy jak była pani małą dziewczynką, to uczęszczała pani na jakieś zajęcia teatralne lub aktorskie? Jak byłam małą dziewczynką, no to nie uczęszczałam na żadne zajęcia aktorskie. W przedszkolu dużo występowałam. Potem w szkole, no też udzielałam się w różnych występach, jakieś tam spektakle robiliśmy, ale pomyślałam, żeby być aktorką dopiero kiedy miałam, wiecie ile lat? 15. Czyli jeszcze więcej niż wy teraz. No. No. Bo tak to, no cały czas myślałam o tym, że będę kwiaciarką. Więc dopiero występowałam, no jak właśnie miałam 15 lat, zaczęłam brać udział w różnych konkursach, tak jak wy, bo wiem, że wygracie w tenisa. Tak, nie? I to są też takie trochę konkursy, no prawda? No tak, no, turnieje. Turnieje, no właśnie. No to tutaj też, to były też takie turnieje aktorskie, ale dopiero od 15 roku życia. Jak wspomina pani swoje początki w aktorstwie? Czy było trudno? Było trudno. Wiecie, bardzo dużo jest zdolnych, młodych ludzi. Dużo ludzi chce spełniać swoje marzenia i to jest wspaniałe, do czego was zachęcam, żeby wierzyć bardzo we własne marzenia. Więc żeby dostać jakąś rolę, no to nie możesz się poddawać. Musisz dużo próbować, dużo razy chodzić na tak zwane zdjęcia próbne. Zdjęcia próbne, czyli przychodzisz, stajesz przed kamerą i mówisz jakiś tekst i oceniają, czy nadajesz się do tego filmu, do jakiejś tam bajki, czy do jakiegoś serialu, czy może musisz poczekać na swoją kolejną szansę. Więc było trudno, ale ja lubię wyzwania. To jest tak jak gra w tenisa, nie, że czasem się zajmie pierwsze miejsce, czasem ostatnie, ale kocha się to, co się robi. Trzeba próbować, dokładnie. Więc ja się nie poddawałam i
czego Wam życzę bardzo, że trzeba zaczekać na swoją szansę. Która rola aktorska była dla Pani największym wyzwaniem? Największym wyzwaniem, która rola aktorska? Myślę, że najbardziej bałam się, czy dobrze zagram w filmie Listy do M, taki film świąteczny o Mikołaju. I chciałam, żeby to była piękna rola, żeby ją na długo zapamiętali. Więc no myślę, że tak. Myślę, że w filmie Listy do M. Widzieliście, czy jeszcze? Ja oglądałam. Ja też. Tak? No, tak. No to super. Zawsze na święta leci. No, to jest trochę taki, polska wersja, też taki, to jest taki hit jak Kevin Sam w domu, dokładnie, nie? Dokładnie, tak. No, no właśnie. On jest taki śmieszny. No właśnie. I o miłości, prawda? Dokładnie. I o pięknych świętach, tak. A czy czuje Pani jakąś taką rywalizację między innymi aktorami? Czy przyjaźni się Pani z jakąś koleżanką, aktorką? Zaskoczę Was, przyjaźnię się z kolegą aktorem, z Kacprem Kuszewskim. Musicie go zaprosić tutaj do programu. On jest bardzo fajny, pięknie śpiewa i pięknie tańczy. A czy jest konkurencja? Pewnie jest, na pewno jest. I każdy chciałby mieć tę główną rolę. Ale w związku z tym, że jest tyle szans i tyle różnych telewizji, tyle różnych programów, więc dla każdego znajdzie się miejsce. Dokładnie. Prawda? No. A czy kiedyś się na kimś Pani zawiodła w tym środowisku? No czasem jest smutno. To jest tak jak też w Waszym młodzieńczym życiu, że czasem spodziewasz się, że ktoś się do Ciebie, nie wiem, uśmiechnie, dobrze Cię potraktuje, a ktoś ma może gorszy dzień i tak nie jest, prawda? Więc w dorosłym życiu jest podobnie. Ale myślę, że nie warto się przejmować i nie zawsze, jakby to powiedzieć, czasem poznajesz kogoś na chwilę, a potem każdy idzie własną drogą, prawda? Własną ścieżką. Własną ścieżką. Ja też się nie poddaję i zawsze mnie tata z mamą uczyli, że żeby jak ktoś jest dla ciebie może niemiły, to nie znaczy, że on taki jest, może ma gorszy dzień, więc nie warto się tym przejmować, tylko robić swoje. Czy w najbliższym czasie zobaczymy Panią w jakimś nowym filmie lub serialu? Nad nowym serialem pracuję, może, ale wcześniej zobaczycie mnie w teatrze, bo przygotowuję taki nowy spektakl w Teatrze Komedia w październiku, muzyczny. Będę sama na scenie z muzykami, więc Was serdecznie zapraszam. No to tak jak właśnie teraz Pani powiedziała, wiemy, że Pani gra w teatrze. Mhm. No i wiadomo, że w teatrze nie ma możliwości dubli, tak no jak tak. W filmie czy serialu. A do tego gra się na żywo i ma się jakiś tam kontakt z publiką. Mhm. A Pani gdzie woli grać? W teatrze na żywo, czy w serialu lub filmie? Ale fajne pytanie, super. Ja wolę grać w teatrze. Powiem Wam od razu dlaczego. Ponieważ właśnie to, co powiedziałeś, Janek, że nie ma możliwości dubli, że nie można powtarzać i że każdy spektakl jest inny. Że publiczność siedzi przed tobą, że to wszystko jest na żywo, że nie masz szyby tej, prawda, takiego ekranu, że nie nagrywasz tego wcześniej, tylko widzisz reakcję widzów. A poza tym ja lubię to takie życie zakulisowe, tak jak my tu się przygotowujemy, rozmawiamy, podpinamy, to w garderobie jest podobnie. Ja bardzo, bardzo lubię to życie takie zakulisowe, czyli przyjść do charakteryzacji, pomalować się, uczesać, porozmawiać. I powiem Wam, że zawsze mam szczęście do fajnych ludzi. Omówić coś, tak. To jest tak wesoło w tej garderobie i można zapomnieć o tym, że Cię boli czasem głowa albo brzuch, nie? Albo, że coś nie poszło w trakcie dnia. No i więc ja szalenie cenię teatr. I też przy okazji można kogoś poznać nowego. No wiadomo, przy każdej produkcji jakiejś nowej poznaje się nowych ludzi, tak jak Wy tutaj. Ciągle ktoś inny siada na tym fotelu, nie? No, dokładnie. Więc ja mam tak samo. Też lubię poznawać ludzi. Występowała też Pani w różnych formatach rozrywkowych, takich jak Taniec z Gwiazdami, Twoja twarz brzmi znajomo, czy Gwiazdy tańczą na lodzie. No, było tego. Który program był dla Pani największym wyzwaniem? Największym wyzwaniem chyba był program Twoja twarz brzmi znajomo, ponieważ musisz tutaj stworzyć kogoś innego, kim kompletnie nie jesteś. I musisz zaśpiewać tak jak ta postać, poruszać się jak ta postać,
O wygląd dba ktoś inny oczywiście, ale musisz w tym całej tej masce, w tym wszystkim wytrzymać na tych nagraniach. Nie pomylić się. No, więc to jest bardzo duży, to był stres. Ale znowu w programie Gwiazdy tańczą na lodzie, no nauczyć się tańczyć na lodzie, a potem wszystko jest na żywo idzie i mówią 3, 2, 1 i jedziesz na tych łyżwach. I żeby się nie przewrócić, nie zrobić krzywdy swojemu partnerowi, z którym jeździsz, no to jest naprawdę bardzo trudne. Ale to są takie fajne programy i powiem wam, że trzeba mieć do tego dystans. Wiecie, co to jest dystans? Tak. Czyli tak, żeby się nie przejmować. Jak coś się nie powiedzie, to żeby się nie poddawać, tylko wstać, powiedzieć, dobra, trudno, to jest tylko program rozrywkowy. I tak? Próbować jeszcze raz. Dokładnie tak. A który pani tak to najmilej wspomina program? Najmilej chyba wspominam Taniec z Gwiazdami. Ja lubię tańczyć. No i lubię muzykę, więc to był najfajniejszy mój program. Wiemy, że bardzo angażuje się pani w pomoc innym i podchodzi pani bardzo emocjonalnie do tego. Takich osób potrzebujących na świecie jest wiele i chociaż chciałoby się pomóc wszystkim, no to się nie da. Czy zawsze miała pani w sobie tyle empatii i chciała pani pomagać innym? Jezu, jakby fajnie zadajecie pytania. Myślę, że trzeba pomagać innym, że na tym polega życie, że jeśli my mamy fajne życie, i budzimy się rano z uśmiechem na twarzy, mamy swoich rodziców wspaniałych, mamy fajną szkołę, mamy fajną pracę, a ktoś ma czasem i dorośli, i dzieciaki, na przykład są w szpitalu, prawda, nie mają tego słońca za oknem codziennie, mają no, mniej kolorowe życie, to trzeba im pomóc. Na tyle, ile możemy. Czasem wystarczy, nie wiem, odwiedzić ich. Czasem właśnie namawiam, żeby zebrać pieniążki na ich leczenie, prawda? Żeby tak. Rodzice mieli za co leczyć te swoje dzieci, żeby mieli na to finanse. Więc ja bardzo lubię pomagać. I myślę, że na tym polega życie, żeby zrobić tak, żeby każdy miał trochę tego fajnego życia, nie? Dokładnie. No. A pani już na przykład od małego tak zawsze próbowała komuś pomóc? Wiesz co, nie pamiętam, ja już mam trochę lat. Ustaliliśmy, że 18, tak, ale wydaje mi się, że tak, że tego mnie nauczyli rodzice, że trzeba sobie wzajemnie pomagać, a jeśli ktoś na przykład, nie wiem, czasem podstawi ci nogę, to nie robić tego samego, tylko powiedzieć, nie wiem, hej, miałeś gorszy dzień, że tak się zachowujesz, albo czy trzeba coś w czymś ci pomóc, więc... No wydaje mi się, że tak, że od małego jakoś tak chciałam, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Często się mówi, że w social mediach jest dużo hejtu, ale z drugiej strony dzięki social mediom możemy dotrzeć z takimi zbiórkami do większej liczby osób. Mhm. Właśnie, jakie ma pani zdanie o social mediach? Widzi pani więcej plusów czy minusów? A wy macie dostęp do social mediów? Tak. Macie. Tak. No tak, no trochę prowadzicie ten program, więc musicie. Musimy mieć. No. Powiem wam tak, szczerze. Ja uważam, że social media to jest duże zagrożenie i trzeba mieć mądre osoby wokół siebie, żeby też wskazywały ci drogę, co jest dobre, co oglądać, co nie. Ja jestem taką mamą, że moim synkom mówię, to jest okej, to nie jest okej, prawda? Więc, ale widzę, że wy jesteście super chłopakami i po prostu macie wspaniałą opiekę i jesteście super po prostu, dobrze się w tym poruszacie. Dziękujemy. No, naprawdę, to od razu widać. I widzę duże zagrożenie, ale z drugiej strony, no bo jest dużo takich głupotek w tym internecie, nie? Tak. Ale z drugiej strony, jest duża siła w tych social mediach, bo szybko możesz napisać. Słuchajcie, jest na przykład, nie wiem, 10-letni chłopczyk, który leży w szpitalu i trzeba zebrać pieniądze, żeby poleciał na przykład do Ameryki na jakieś leczenie. I podajesz na przykład... Tyle i tyle pieniędzy na dokładnie przykład trzeba tak. zebrać. No i bardzo szybko ta wiadomość się rozchodzi, wiadomo, w sekundy, no tak. w setne sekundy. I ludzie mogą wpłacić pieniądze, odmówić sobie na przykład, że dzisiaj nie zjesz ciastka albo nie wypijesz gorącej czekolady. Ale pomożesz komuś innemu i może to do ciebie wróci. Właśnie,
I wiecie, jak to się nazywa? Karma to się tak nazywa. Dokładnie. Więc bardzo duża jest siła w social mediach, tak. Tylko trzeba tym odpowiednio kierować. A spotyka się Pani z dużą ilością hejtu? Jak sobie Pani z tym radzi? Nie spotykam się z dużą ilością hejtu, na szczęście. Może to jest tak, że sama nie jestem osobą, która... Niepotrzebnym jest hejt w życiu i mówienie komuś, że jest niefajny, bo każdy zasługuje na to, żeby być pochwalonym, żeby ktoś się do ciebie uśmiechnął, więc i tego oczekuję też od innych i wsparcia, więc ja nie mam tego hejtu. Natomiast faktycznie są takie czasy, chłopaki, że tak ludzie łatwo mówią o innych, prawda, że i łatwo można wcisnąć ten przycisk wyślij i komuś zrobić krzywdę, prawda? Więc trzeba na to bardzo uważać. Ale ja na szczęście nie spotykam się tak często. Tak jak już mówiliśmy, kocha Pani naturę i rośliny. Mhm. Ma Pani własną szklarnię, w której pojawiły się nawet motyle. No. Skąd takie zainteresowanie roślinami? Powiem tak. Moi rodzice, tata i mama, tata Maciek, mama Wera, jak byłam małą dziewczynką, prowadzili szklarnię i hodowali w niej przeróżne kwiaty. Frezje, goździki, chryzantemy, warzywa, pomidory, ogórki. Wszystko to sprzedawali potem, prawda? I to była ich praca. Moja mama też prowadziła kwieciarnię. Dlatego pewnie też Pani chciała jako mała dziewczynka. No, uwielbiałam robić bukiety, chodzić z rodzicami do lasu, na łąkę, zrywać kwiaty. I nauczyli mnie tej miłości do kwiatów, do roślin. I jako już duża dziewczynka, pomyślałam sobie, że jak będę mieć własny dom, własną rodzinę, no to będę hodować kwiaty przeróżne. I powiem Wam, że w domu mam taką szklarnię, to się nazywa taki ogród zimowy. I w niej mam ponad 150 roślin w doniczkach. To jest bardzo dużo. A wiecie, ile to się podlewa? Ile obstawiacie czasu? Nie wiem, z godzinę? Z półtorej? No, z półtorej, dobrze. Dobrze mówisz. No. Dobrze mówisz, Janek. A na zewnątrz jeszcze mam ogród, w którym też hoduję mnóstwo kwiatów. No i a w tym moim ogrodzie w domu, no latają motyle. Dzisiaj się urodził jeden. Wiecie, jakiego koloru? Czarno-czerwony. O, to fajnie. To ładnie. Taki trochę, taki ma wzór jak na mojej sukience, tylko zamiast tego różowego jest czarny, a i tutaj czerwony. I czerwony, no. Tak? Mhm. Fajnie. Musicie kiedyś przyjść do mnie, żeby zobaczyć i nagramy program o motylach. Jestem za. No. Ja też. Też? Antek, ty też? Dobra. Tak. Nawet otworzyła Pani dedykowany temu profil na Instagramie, widzieliśmy. Wy wszystko wiecie. Tak, mam taką drugą stronę na Instagramie, gdzie pokazuję te swoje motyle. Pokazuję ich życie, jak one się rodzą, jak wychodzą z tego kokona, czym je karmię. Karmię na przykład pomarańczami, kiwi, bananami. Teraz im kupiłam taką specjalną roślinę, nazywa się budleja. Ta roślina jest specjalna dla motyli. Jak ją wsadzicie w ogrodzie, to zlatują się do niej po prostu... No, zlatuje się na nie mnóstwo motyli, więc no, latają mi w domu, a wczoraj powiem Wam, jak usypiałam synka wieczorem, to woła mnie Aleś i mówi, mami, wynieś mi motyla, bo mi usiadł obok poduszki i boję się, że go zgniotę, więc wynosiliśmy motyla z sypialni do ogrodu zimowego, ale są fajne, piękne są. Widzieliśmy właśnie, to było chyba wczoraj na Instagramie też, że urodziły się trzy. Trzy! Tak, dokładnie. Piękne trzy motyle się urodziły, tak. Jeden taki z długimi skrzydłami, przezroczystymi i on właśnie usiadł na poduszce i potem na firance. Drugi się urodził taki... jak, przezroczysty był też jakiś. No to taki. Właśnie, taki jak lody o smaku limonki. Mhm. A trzeci taki... Wy nie lubicie tego koloru, pamiętam, taki szaro-czarny, ale bardzo ładny jest, te skrzydła są naprawdę tak? Bardzo ładne, no. I czekam jeszcze na białego. O, to my lubimy biały. Lubicie biały? Tak, ja ale znaczy to ładnie. Lubisz, Antek? Ładny będzie chyba. Bardzo, no.
Ale chciałabym też mieć motyla takiego, jak macie koszulki, taki niebiesko-zielony. No, może kiedyś wyhoduję. Ale ogółem chyba motyle są takie przyjazne. Bardzo przyjazne. Jak się rodzą, to w pierwszy dzień bardzo na tobie siadają. I na głowie, i na koszulce, i mogę z nimi chodzić po domu, a one nie schodzą mi z włosów, więc mam taką motylową broszkę. Ile ma pani motyli i kto wymyśla dla nich imiona? Motyli mam bardzo różnie, bo czasem na przykład otwieram okno i te motyle wylatują, więc jednego dnia mam 5, a drugiego dnia mam 3, ale wiecie, że wracają? Tak? Tak, wracają do mnie. A imiona motylkom wymyślają moi synkowie, Alesio i Henio. I się dzielą na przykład, bo Heniuś lubi bardziej żółty kolor, Alesio lubi bardziej zielony kolor i na przykład czarny lubi, więc się dzielą tymi motylkami i wymyślają im różne imiona. Na przykład czekolada, karmel, była Krystyna, była harmonia, różne też imiona bajkowe z różnych bajek. Jakie są wasze ulubione bajki? Bajki? No. My teraz bardziej oglądamy. No o, minionki są. O, minionki. A teraz jest nowe tak, są te. Tak, do kina weszły. No właśnie, więc koniecznie trzeba iść zobaczyć. Mhm. Ale też chyba to jest fajne w motylach, że motyle mają różne wzorki takie. Tak, niektóre mają. I wiecie, i te motyle mają takie na swoich skrzydełkach takie malutkie, takie włoski, takie. Gołym okiem niewidoczne, dopiero jak zobaczycie pod lupą. I te włoski specjalnie łapią światło i czasem te motyle trochę zmieniają kolor, w zależności od tego, jak pada światło. O, to fajne. No. Podobno poznała pani swojego męża w przedszkolu. Opowie nam pani coś o tym? Mam wam opowiedzieć? No dobra, no poznałam mojego męża. Widzicie, nie wiadomo, jak to się życie układa. W grupie, nie wiem, czy u was też były grupy, że były maluchy, średniaki i starszaki? Ja tak miałam. Też miałeś tak? Tak. No widzicie. My do tego samego przedszkola chodziliśmy. Do tego samego? Ja miałem jeszcze, że maluchy i były krasnale przed tymi wszystkimi. A, widzisz, a no to fajne grupy są. U nas na przykład moi synkowie mają grupę konik polny i takie różne nazwy, ale u mnie były maluchy, właśnie średniaki i starszaki i w starszakach. Poznałam mojego męża, ale nie wiedziałam, że będzie moim mężem. Dopiero wiecie, po ilu latach się dowiedziałam? Po 30, więc naprawdę. Dużo dalej, ale bardzo go lubiłam. Mieszkaliśmy na osiedlu, które miało piękną nazwę. Osiedle się nazywało Słoneczne. O! No, więc bardzo pasowało do nas. Ja mieszkałam w bloku 1, on w bloku 2, więc często chodziliśmy razem do przedszkola. No i pierwsze zdjęcia z moim mężem mam oczywiście z przedszkola. No. Ja jestem w stroju czerwonego kapturka, znacie taką bajkę? Tak. No, a on w stroju kowboja. Na balu przebierańców. Na balu przebierańców, tak. Też mieliśmy. No i za co się lubiliście przebierać, to mi jeszcze powiedzcie. Za kogo? Za superbohaterów się najczęściej przebierałam. Ja też. No wiadomo. Za jakiegoś Spidermana, Batmana i tak dalej. No bo mieliśmy po sobie stroj. A, no wiadomo. Janek, a potem ja. No tak, u mnie jest to samo. Wiemy, że bardzo ważna jest dla pani rodzina. Mhm. Że ma pani super relacje z siostrą. Czy zawsze tak było? Zawsze tak było, tak. Powiem wam tak, najważniejsza jest zawsze rodzina i bliscy. I zdrowie. I zdrowie, dokładnie. I trzeba bardzo dbać o zdrowie, właśnie uprawiać sporty, badać się, prawda? Na przykład pobieranie krwi. Może nie jest za fajne, ale trzeba ale to trzeba. Robić. Trzeba. My robić. Zawsze też robimy. Tak, robicie? Tak. No, trzeba i bardzo. I to jeszcze nadczo robimy. To też jest bardzo ważne, no właśnie, że nie wolno nic jeść, a czasem kusi, nie? Tak, tak. Ale tak, zawsze była ważna dla mnie rodzina i bardzo pielęgnuję to. Mam kochanych synków i też są tacy fajni jak wy. No, bardzo mnie przypominacie moich synków. Są też tak uśmiechnięci i też tak wygadani. I bardzo lubię z nimi spędzać czas i z nimi robić pikniki, organizować, jeździć na rowerach, łapać słońce, uśmiech. I powiem wam, że zawsze pamiętajcie o tym w życiu, że rodzina to jest tak ważna sprawa i trzeba bardzo o nią dbać, bo to jest taka siła, taka magiczna siła, dzięki której jest wiele... number one. Number one, tak jest. Czy pani synowie też lubią tak naturę i rośliny? Próbuje to pani jakoś w nich zaszczepić? Moi synkowie bardzo lubią. Często mi przynoszą bukiety kwiatów.
A motyle też bardzo kochają, szczególnie Alesio, czyli ten młodszy, tak jak ty, Antku. On się nie boi tych motylków, że wiesz, siada mu na rączce, chodzi, tak. Bo Heniuś trochę ma bardziej kłopot z tym, że czasem te motylki, tak wiecie, robią tymi swoimi nóżkami, on się boi, że coś mu zrobią, ale też się stara po prostu je nosić i też bardzo chce. Bardzo lubimy wycieczki w góry, właśnie wąchać kwiaty, zbierać babci. To jest takie, no takie fajne, żeby czasem właśnie, wiecie, gdzieś lecieć na dwór. U nas się mówi w Sączu na pole. Tak, tak, nie? To nasz kolega też. Też tak mówi? No właśnie. Z Krakowa jest. A, no to wiadomo. I właśnie zebrać taki bukiet kwiatów, więc też Wam czasem radzę. Tak zrobić, nie? Tak, na pewno się mama ucieszy, babcia się ucieszy. Bardzo. Mamy czasy, że ludzie są bardzo zabiegani. Mają mało czasu dla siebie na wspólne rozmowy. Jak to u Pani wygląda w domu? Jak stara się Pani temu zaradzić? To bardzo piękne jest pytanie. Myślę, że warto dbać o te rozmowy, żeby nie siedzieć z głową w telefonie, w iPadzie, tylko żeby ze sobą rozmawiać. I my czytamy bardzo dużo książek, rozmawiamy o tym, zadajemy dużo pytań sobie. Lubicie książki czytać? Ja tak. Ja my też. Czytamy o piłkarzach na przykład teraz. No, bo my mamy właśnie dużo książek, na przykład 4? Tak? Może? Tak. Tylko, że one mają na przykład po 160 stron. No to dużo, no, to trochę zajmuje czasu przeczytanie, prawda? Ja teraz czytam o Bellinghamie, a Antek o Haalandzie. A, wiem. Najbardziej znanych, no. No, moi synkowie też, to są takie książeczki, nie? Takie o różnych piłkarzach. No, ja też właśnie kupiłam. W Empiku. W Empiku. I wiecie, są teraz takie fajne komiksy w ogóle. Futbolubni. Taki wyszła fajna seria, więc bardzo Was zachęcam. Tak? Mhm. I jedna jest też fajna część Lasse i Maja i tajemnica piłki nożnej. To musicie zobaczyć, ja przeczytać. Ja często czytałem Lasse, tak? Lasse i Maja. Tak. No. Więc my bardzo dużo książek czytamy, też dużo bardzo o piłce, bardzo, ponieważ mój starszy synek, Henio, który ma 9,5 teraz, gra też w klubie Borussia Dortmund. No, fajnie. Więc on się bardzo, bardzo interesuje. Młodszy też gra w tym klubie, ale wiecie, on tak troszeczkę mniej. Mówi, a mamusia to jest zabawa i ten, więc mówi, ja to tak, wiecie, nalajcie. Czasem mówi, podaj. Stoi w miejscu i ktoś mu podaje, on strzela bramki. Więc, ale tak, wracając do pytania, bardzo dużo rozmawiamy ze sobą, właśnie przy okazji książek, przy okazji wspólnych spacerów, jazdy na rowerze, czasu u dziadziów. I bardzo uczę synków, że rozmowy to jest bardzo ważna rzecz. Dokładnie. A tak to oglądała Pani i Pani synowie finał Euro? No wiadomo. Powiem Wam więcej, że wzięłam mojego Henka starszego, poszliśmy do studia w TVP, gdzie był finał i oglądaliśmy zarówno studio to meczowe. Byliśmy 6 godzin w studio. Wow. Oglądaliśmy finał. Za kim byliście? No my za Anglią. My też. A ja byłam za Hiszpanią z Henkiem. Hiszpania my też byśmy kibicowali, ale my najbardziej kibicujemy Francji. No rozumiem, właśnie mój Henio też, ale tutaj kibicowaliśmy Hiszpanii, ale muszę Wam powiedzieć, że Anglia też bardzo dobrze grała. Bardzo. Prawda? Grała dobrze. Tak, bardzo to był ładny mecz. I też mi trochę było żal, że przegrali, bo też byli tacy niezawiedzeni. Natomiast uważam, że to był bardzo równy mecz i że zarówno Anglia i Hiszpania bardzo pięknie grali jak na finał. Ale jednak moim zdaniem zasłużyli Hiszpanie, bo lepiej grali to całe Euro, nie przegrali żadnego meczu. Dokładnie, jednak. Że byli bardzo zgrani, prawda, też musieli dużo sobą rozmawiać i właśnie, że czasem to się tak mówi, że rozumiemy się bez słów, że prawda, czasem jeden na drugiego popatrzy, wie gdzie jest, gdzie stoi, więc tak bardzo tak równo grali. No. I też mają fajnie, bo mają bardzo młodą reprezentację. Bardzo. No właśnie. Dlatego moim zdaniem też wygrali, no bo oni jednak mają prawego skrzydłowego bardzo dobrego i lewego. A kto jest na kto? Lamine Yamal i Nico Williams. No czyli właśnie. Dwaj bardzo, no, tacy szybcy, dobrze dryblują. Ile ten Lamine Yamal ma lat? Skończył 17 przed finałem. Bo on właśnie jeden dzień przed finałem skończył 17. Dzień przed finałem? Tak. O kurczę, no to nie wiedziałam nawet. No. No mój Heniek właśnie bardzo go lubi. No, bardzo pracowity chłopak, nie? A ma młodszego brata, chyba ma, nie wiem, ze 2 latka? Tak, tak. Prawda? Widzieliście? Zdjęcie, tak. No, jak taki mały. Taki mały i pięknie się zajmuje. No, też się bardzo widać kochają z tym bratem.
Wiemy też, że lubi Pani podróżować. Widzieliśmy, że ostatnio była Pani z całą rodziną w Nowym Jorku. Tak, byłam w Bostonie, w Nowym Jorku. Tak, co zrobiło na Pani i na Pani dzieciach największe wrażenie podczas tej podróży? A Wy byliście w... Nie, ale naszym marzeniem jest marzenie. Do USA. Zachciali. Mhm. Do USA, no. Do USA, to jest fajna podróż, powiem Wam. Tylko trzeba... Ale długo się leci chyba. Bardzo. No, tak, no to jest trochę nudy na pudy, więc trzeba wziąć trochę książek i albo jakąś fajną bajkę zobaczyć, czy tam film, prawda? Natomiast fajny jest Nowy Jork, tylko to jest miasto, wiecie, to trzeba dużo chodzić, być przygotowanym na to, że od rana do wieczora tam, wiecie, jest duży tłum ludzi, dużo taksówek, wiele się dzieje. No to my jak byliśmy właśnie w Londynie, to zrobiliśmy 30 chyba 5 tysięcy kroków. Naprawdę? Tak. W jeden dzień. O kurczę, to bardzo dużo, no. Bardzo. Ja nie liczyłam kroków, ale też chyba zrobiliśmy bardzo dużo. Najbardziej zrobiło na mnie wrażenie, znaczy wszystko w sumie, pyszne jedzenie. No. Pyszne hamburgery, muszę Wam powiedzieć, pyszna pizza. Byliśmy na takim dachu chyba na, nie wiem, 30 piętrze, już nie pamiętam, nie, jakim 30, Boże, 90 piętrze. Wow. No, gdzie podłoga wysoka. Była szklana i widziało się całe miasto. To było niesamowite i była taka jedna sala wypełniona balonami, w tym wszystkie ściany były ze szkła, widać całe miasto i te balony wszędzie krążyły, dzieciaki się bawiły tymi balonami. Przepiękna sprawa. No też piękny park jest, Central Park, prawda, tak. Który jest cudownym parkiem. On jest większy niż Monako. No, taki Monako jest bardzo małym krajem, tak, ale... Tak, prawda? Jednym z mniejszych. No tak, a ten park jest większy, więc no wszystko mi się podobało. A moim chłopakom bardzo i bardzo by chcieli wrócić, tak, bardzo. Ale to ile się leci do USA? 11 godzin. 11 godzin. To dużo. A do Nowego Jorku? Ile? My lecieliśmy tak do Bostonu, z Bostonu jechaliśmy takim bardzo szybkim pociągiem do Nowego Jorku, więc podobnie bardzo. Bo my lecieliśmy na Wyspy Zielonego Przylądka, to lecieliśmy 7 godzin. 7 też. Godzin, no też no, bardzo daleko. No. Podobało Wam się? Tak, tak, super. A lubicie podróżować? Tak, my bardzo lubimy. Też. Bardzo lubimy. Właśnie mamy takie marzenia, gdzie byśmy chcieli polecieć. No właśnie, gdzie? Ciekawa jestem. No USA bardzo. Mhm. Ja bym chciał do Brazylii, chociaż ja tam też. Na południu chyba tak. Jest bardziej niebezpiecznie. No, troszkę tak. Ale no, ja bym bardzo chciał do Brazylii i zobaczyć właśnie tą statuę Jezusa. Przepiękną, no. Ja bym chciał statuę wolności w Nowym Jorku. W Nowym Jorku. Ale no, ja bym chciał bardzo pozwiedzać USA. Tak i właśnie, nawet... żeby pojeździć, prawda? To my tak nie jeździliśmy ten i żeby Wielki Kanion zobaczyć i jechać takim samochodem przez takie, wiecie, przez taką piękną, pustą przestrzeń. No to też jest moje marzenie, bo jeszcze też nie jechałam. No i ja jeszcze bardzo bym chciał do Afryki. Do Afryki. Tak. O, ja też. Na safari. Na safari. My byliśmy właśnie z synkami na safari i tego Wam życzę. Super. To jest piękna przygoda. Piękna, musicie namówić rodziców. A ile zwierząt Pani złapała z Wielkiej Piątki? Wow, super, znasz się na tym, tak. Co? Ja bardzo lubię zwierzęta. Ja też. Podróżowanie, więc to znam. No to koniecznie musicie, chłopaki, jechać. Z Wielkiej Piątki spotkałam cztery. Czekaj, jak to jest, bo to jest... Lew, bawu, żyrafa. Lew, bawu, nie, żyrafy, żyrafy nie, ma. Nie ma. Słoń afrykański. Słoń, gepard. Gepard, tak. Tak. Gepard, ale geparda bardzo ciężko znaleźć. To my spotkaliśmy geparda. Tak? Wow. I nosorożec. I nosorożec. A nie, to piątkę spotkałam. Tak? Tak, tylko wiecie co, to dwa razy byłam, więc musiałam zbierać tę Wielką Piątkę, żeby spotkać przez dwa razy. I jeszcze jest jakaś też Wielka Siódemka, znaczy takich morderców Afryki, czyli tych zwierząt, które właśnie najbardziej zabijają. Tak? Tak. I wiecie, kto tam do tego należy? Właśnie ja nie pamiętam. Tam należą te... Te hieny pewnie. Hieny spotkałam. No nie są za ładne, no ale co, no tak natura je wymyśliła. I się śmieją jeszcze. Tak. Potem te, co siedzą w wodzie w błocie. Hipopotamy. Hipopotamy. I one są bardzo, bardzo są agresywne. No trzeba uważać. I potrafią stratować ludzi. I wyglądają jak wyspy. Tak, tak. I trochę takie malutkie. Pośmierdują. No. No. A jakie ale... jest Pani najbardziej ulubione zwierzę? Najbardziej ulubione zwierzę? Owczarek niemiecki, pies. A, piesek. Tak.
Czyli ja... psy i koty, bardziej psy. Bardziej psy. My też bardziej psy. Tak. Mhm. Ale powiem wam, że teraz musicie iść do kina. Podkładałam głos, czyli dubbingowałam. Do takiej bajki Był sobie kot. Też widzieliście. Widzieliście. Też od piątku jest w kinach. I musicie iść na tę bajkę, bo to jest o kocie. O cudownym kocie. Więc przez tę bajkę można pokochać koty bardzo. Jakie jest pani marzenie podróżnicze? Moje marzenie podróżnicze to jest, które właśnie sobie spełnię, to jest wyjazd do Japonii. O, też super. Japonia to jest przepiękna kultura, bardzo spokojny kraj. To jest przeciwieństwo Nowego Jorku. Wiecie, tam jest wszystko bardzo spokojne, piękne. A moim też, chciałabym też do Brazylii bardzo. I gdzie jeszcze bym chciała lecieć? Japonia jest fajna, bo tam my lubimy chociaż sushi, jest dobre jedzenie. No to właśnie. Jest ramen. Znaczy nasze to jest najbardziej ulubione jedzenie. Naprawdę? Sushi, tak. Sushi? Tak. Ja też uwielbiam. O, uwielbiam. I co, ramen też? Tak, ja ramen lubię. Bardzo. I właśnie w Kyoto jest przepyszny ramen. Więc jak kiedyś pojedziecie, to koniecznie musicie do Kyoto. Widziałam też, że w Japonii, tak jak pani leci, to mogę powiedzieć, są kapibary, jest taka kawiarnia z kapibarami. Wow, no niesamowicie jesteście. I co to są te kapibary? Kapibary to są takie zwierzęta, które teraz były no najbardziej takie w modzie. I no. Nawet piosenki były różne. Tak. I właśnie te kapibary to są takie, nie wiem jak to opisać, takie zwierzęta, one są jakieś takie. I one są takie słodkie, wszyscy mówią. O takie. Rany, no to będę poszukiwała. No, w Japonii są właśnie, jest taka kawiarnia, że no nie wiem, kupuje sobie ktoś kawę i dostaje się marchewkę i różne tam jedzenie i one ci siadają koło ciebie i im dajesz jedzenie. Serio? Tak. No nie, no muszę to odwiedzić. Boże, nie, no jesteście niesamowici. Dobra, zapisuję w pamięci. Opowiem wam. Dobra. Okay. To musimy się jeszcze raz spotkać, no to przy okazji motyli. No nie ma wyjścia. Dobrze. No tak. No. No to ostatnie pytanie, to trudno. No dobra. Ale wspomniała pani na Instagramie, że przygotowuje się pani do swojego recitalu, który ma się odbyć w październiku. Wszystko wiecie. Tak. Czy może nam pani coś o nim zdradzić więcej? Powiem wam tak, ja bardzo lubię śpiewać. Bardzo lubię śpiewać. Czy wy lubicie takie spektakle muzyczne? Byliście może w Teatrze Roma na jakimś spektaklu? Ja byłem raz. Na jakim? Nie pamiętam już, bo to było dawno. Może Aladdin albo coś? Chyba tak. No, to musicie iść do teatru muzycznego. A ty byłeś, Antek? Ja możliwe, że byłem z przedszkolem, ale nie jestem Nie pamiętasz. Ale to musisz koniecznie iść. Musicie iść na taki spektakl muzyczny, gdzie jest orkiestra, aktorzy tańczą, śpiewają. Ja bardzo kocham Teatr Roma, w którym też występowałam wielokrotnie. Przez 15 lat, czyli znowu więcej niż wy macie. I teraz przygotowuję taki spektakl, gdzie będzie muzyka na żywo. Wiecie, co to znaczy? Tak. Czyli, że grają wszyscy, nie, że jest puszczana z głośnika, tylko że są muzycy. Tylko grają na żywo. No właśnie. I taki będę swój recital, czyli ja będę sama śpiewać. Trochę może zatańczę, więc was serdecznie zapraszam. To przyjdziemy. No koniecznie. I będę właśnie, teraz pracuję nad tym, żeby uszyć kostiumy, żeby nauczyć się piosenek. I mam na to jeszcze, poczekajcie, no to mam na to jeszcze ponad 2 miesiące. To zdążę może, co? Tak. No powinnam zdążyć. Trzymajcie kciuki za mnie. Tak, będziemy trzymać. No bo to bardzo stresujące. Bardzo, bardzo. A ja za was, za wasz program. Dobra, to mamy, jesteśmy umówieni. Jesteśmy umówieni, tak. Wy wracacie do szkoły we wrześniu, a ja jeszcze mam cały wrzesień na to, żeby... Poczekaj, do szkoły już? A ty też do drugiej klasy. Do drugiej klasy. Ja do drugiej klasy. A ja do siódmej. No. No to wy wracacie do szkoły, a jeszcze wtedy mam miesiąc na przygotowanie mojego recitalu. No to w takim razie życzymy pani powodzenia w przygotowaniach i dziękujemy bardzo za dzisiejszy wywiad. A ja wam bardzo dziękuję. Słuchajcie, jesteście tak super chłopakami. Naprawdę Antek i Janek to będzie teraz mój ulubiony duet. I musicie coś po prostu wam to... Jakie macie marzenia właśnie? No to nasze marzenia, no to... Właśnie teraz, jak jesteśmy jeszcze młodsi, no to w dziennikarstwie się właśnie rozwijać, bo nam to się bardzo podoba. A później no to bardzo bym chciała grać w tenisa. Wow. Albo w piłkę nożną. Tenis? No tak, ja też te dwa. To bardzo dobre połączenie, bo trzeba ten sport pielęgnować, ale jesteście stworzeni do prowadzenia programów. Ja wam tego życzę.
No. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Bardzo. Tak. I nie zmieniajcie się. Macie być takimi chłopakami, jak jesteście, bo jesteście cudni.